Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0. Gram w szachy, komentuję swoje ruchy, zdradzam swoje plany. Gram na 10 minut. Zapraszam do zabawy, do nauki. Zaczynałem z rankingiem 1000 i teraz mamy ranking 1867. Rozpoczynamy ruchem D4. Mamy zawodnika z Indonezji 1860. D4, D5, C4. Gambit hetmański nam się szykuje. Zawsze tym pionkiem sobie tutaj gram, żeby zbudować centrum poprzez E4. Oczywiście tutaj czarne mają bardzo wiele możliwości. Mogą grać na przykład E5, co jest jedną z fajniejszych rzeczy. Ale skoczek C6, czy to nie jest jakieś takie... może sprytne. Zagram goniec E3 z obroną. Nie chcę grać jeszcze skoczkiem na F6, dlatego że... Ojej, skoczek F3, przepraszam. Mój błąd. Chciałem pokazać tylko, że tutaj skoczkiem na F3 nie chciałem grać, ale przeciwnik wybrał jakąś dziwną drogę. Oczywiście zagrał B5 i obronił tego pionka. Tyle, że ja w tej sytuacji chyba mogę mu zagrać D5. Ten skoczek nie będzie miał wejścia do centrum. Prawdopodobnie się wycofa. Jak pójdzie tędy, to chyba nie będzie stało zbyt dobrze. Jeszcze kolejną możliwością jest na przykład zagranie A4, żeby spróbować rozbić te pionki. Myślę, że tak. Od tego zaczniemy, bo zawsze ta wieża może sobie fajnie podziałać na linii A. A6, tego ruchu się spodziewałem i teraz zagramy D5, żeby odpędzić tego skoczka. Tutaj rzecz jasna, skoczek może zagrać tak i wejść tu, ale zawsze mam skoczek na C3 i skoczek po B3, by wieża spokojnie by odeszła. Skoczek na B4, ja myślę, że po prostu... A, to jest dosyć sprytne. Powiem wam, że to, co on zagrał, jest dosyć sprytne, dlatego że jak sobie zagram skoczkiem, on zagra E6 i bardzo mocno mi podważa tego pionka. Więc bardzo się zastanawiam nad ruchem goniec C5. Może wydawać się to dziwnym posunięciem, ale... No to jest dziwne posunięcie. Dwa razy tą samą figurą... Nie. Gramy skoczkiem na C3. Musi być tak, że musimy grać figurami wszystkimi. Bardzo mnie ten ruch zmartwił. Powiem wam szczerze, no gambit hetmański. Ale zaraz, moment, Krzysztof, przecież ty możesz zbić teraz na B5. B5, bicie, bicie tu. Jeżeli zbije hetman, to mogę odbić tu. Jeżeli goniec, to odbije tu. On mi zbije pionka. Ja po prostu odbiję. Tak zrobimy. Nie mam innego za bardzo wyboru, ale rozbić to skrzydło również trzeba. Jest, w każdym razie jest... Co? Jest dużo naprawdę kombinacji. No dobra, zbijam na D5, nie mam wyboru, bo chcę gońcem zbić na C4 i zakończyć rozwój. Więc odbijam to i prawdopodobnie pójdzie to samo, co wcześniej myślałem, czyli bicie pionka na B5, dokładnie. Wymienić tutaj tę wieżę muszę, bo jak on by mi wybił, to natknąłbym się na widełki na C2. Goniec odbił, aha, różnica polega na tym, że nie mam tu bicia, ale chwila, zbijam tu, no muszę tak zrobić. Muszę tak zrobić, dlatego że chcę zbić tego pionka. I nawet jak on mi odbije gońcem, jakiejś tragedii chyba, moi drodzy, nie ma. Dlatego, że ja po prostu zagram goniec E2 i będę chciał zakończyć rozwój. Tu jest pionek mniej, ale te pionki są do wzięcia. Myślę, że bez większych problemów. Jeszcze oczywiście mogłem pomyśleć nad hetmana 4, ale widzicie, w mojej głowie jest tak, że przede wszystkim zrobić trzeba roszadę, a potem kombinować. Oczywiście w pewnym momencie może jest taka opcja, jak na przykład goniec F4 z atakiem. Ale wydaje mi się, że to, co zagrałem, jest ok. Po prostu tak zdrowo. I teraz goniec E7 ze strony przeciwnika powinno nastąpić z tym samym planem krótkiej roszady. Tak się też dzieje, moi drodzy. Dobrze zagrał. I teraz zastanawiam się, czy tutaj nie ugryźć. Myślę, że tak. Myślę, że ugryzę goniec F4. Mam roszadę, mam już bezpieczeństwo i teraz mogę spróbować atakować słabe punkty przeciwnika. Bo jeżeli on na przykład zagra C6, to ja mam skoczek na C7 i zderoszuję mu króla, więc to będzie mój sukces. A potem będę starał się, no,
próbować atakować pionki. Tak, i zobaczcie, stracił teoretycznie tempo, bo goniec E7 zagrał, teraz goniec D6. Teoretycznie stracił tempo. Teraz tak, już widzę pewnego rodzaju kombinację. Skoczek bije na D6, bicie tutaj. Hetman na A4, on musi się zasłonić skoczkiem, bo straci figurę. I bicie tutaj. To będzie bardzo dobre. Skoczek na pewno zbija gońca. Jeszcze widzę coś takiego, że goniec bije tutaj, goniec, szach i tu. Nie, bo tracę. Najpierw trzeba dać szacha, bo wymuszonym jest skoczek C6. Jeszcze się zastanawiam nad skoczek D4, tylko że on hetmanem zagra tu. Co? No nie, podstawił figurę. Podstawił figurę, zrobił prezent. Zobaczcie, no właśnie, poddał partię. No cóż, podstawka na tym poziomie zdarza się. Jedziemy dalej. Partia myślę, że ciekawa. 1900, chyba najwyższy ranking, jaki tutaj mieliśmy. D4. Moi drodzy, gramy D4 dzisiaj. Znowu białe. Zobaczymy, jakim debiutem uraczy nas tutaj przeciwnik. Jest D5 i znowu C4, czyli gambit hetmański póki co mamy na horyzoncie. Zobaczymy, jak to się ułoży. E6. No dobrze, skoczek na C3. Nie będziemy tutaj wymyślać jakichś nowych teorii. Myślę, że skoczek na F3. Ja spróbuję tutaj zagrać troszeczkę ostro, jeżeli on będzie grał gambit hetmański w sposób normalny, czyli goniec E7. Powiem wam i zdradzę już, bo to już za moment wypuszczamy razem z Pawłem Kukułą mini kurs na temat, jak atakować króla w popularnym debiucie. Ten popularny debiut to jest też gambit hetmański i my się tym zajęliśmy. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić to samo. Niestety nie uda się, ale zagram goniec na G5. Tam pokazujemy bardzo fajny sposób ataku. No i może naprawdę przeciwnika bardzo zaskoczyć. I to nie jest taki atak szalony, tylko taki przygotowany z taką nutką fajnego szachowego podejścia. Tutaj oczywiście gramy sobie E3 mini kurs. To, moi drodzy, będzie tanizna, taniej wyjdzie niż bilety w kinie, więc szykujcie się. Mam nadzieję, że wam się to przyda. Warto śledzić tutaj socjale. Moi drodzy, poszło H6. Ja tym gońcem sobie spokojnie odejdę na H4. Nie będę chciał tego skoczka od razu zbijać. Niech on sobie tutaj fajnie patrzy i wiąże tego skoczka. Posunięcie C5. Ja widzę, że mój przeciwnik to nie w kij dmuchał zawodnik. Bardzo dobrze gra. Moi drodzy, w tej sytuacji wybiję tego pionka, żeby nie mieć tutaj problemów w centrum. I teraz będę chciał zagrać wieża C1, ewentualnie hetman C2, żeby obronić. Oczywiście, jeżeli on mi zbije skoczka, ja odbijam, będę miał takie strojone pionki. O, proszę bardzo. Proponuje mi wymianę hetmanów, co jest ciekawe. Dobrze, przejdźmy, moi drodzy, do końcówki. Tylko pytanie, czy ja. Aha, nie mogę skoczkiem, co ja w ogóle wymyślam. No nie mogę tak zagrać. Wieża C1 chodzi mi po głowie. Jeżeli on zbije tutaj, to ja zbijam tutaj. Będzie dosyć symetrycznie. Ale muszę taki ruch zagrać. Nie mam tutaj innego wyjścia. On oczywiście może zagrać G5, goniec G3, skoczek E4. To też by nie było jakieś tam super groźne. Skoczek C6. Oczywiście zbijam na C4 i za chwilę robię roszadę. Choć z drugiej strony zrobienie roszady może nie być jakieś takie teraz fascynujące. Może lepiej zagrać sobie królem na E2. Teraz tak. Myślę nad skoczek E4, tylko że on zawsze tu się zasłoni. Mogę mu zepsuć pionki. Tylko pytanie, czy te zepsute pionki będą miały jakiś większy sens. Choć ta roszada mnie trochę kusi. Białe są nieco lepsze z uwagi na tego gońca C8, który nie jest wyprowadzony. Dosyć. To jest częsty obrazek, jaki może powstać w gambicie hetmańskim, moi drodzy. Król E2 sobie zagramy. Nie będę robił roszady. Król zostaje w centrum, już jak nie ma hetmanów. Moim planem będzie zagranie na przykład wieża D1, żeby wymienić jedyną aktywną, ciężką figurę przeciwnika.
Dokładnie tak, też się tutaj chyba to będzie działo. Nie mam za bardzo dużego wyboru, tak mi się wydaje. Zagram ostatnią figurą, wejdę w nią po prostu do gry i dalej zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Oczywiście wymienić tutaj na D8 mogę i wykorzystać ciężką figurę, która moja będzie bardziej aktywna niż przeciwnika. Tutaj wybijam wieżą. Ok, i mam przewagę, na pewno mam jakąś minimalną przewagę. Tylko że to jest kwestia albo jej wykorzystania, albo nie. No i teraz tak. Albo będę próbować grać na parę gońców, czyli na przykład liczę na skoczek A4, B5 tutaj, wieża B8, bicie, bicie i odchodzę gońcem. Para gońców zostanie po mojej stronie, ale niekoniecznie musi to zdać egzamin. A4 chodzi mi po głowie, żeby ograniczyć ruch B5, ale on zagra B6 i skoczek na A4 już nie wejdzie. No i teraz tak. Szukam kolejnej opcji. Może to jednak będzie dobre. A4, B6, goniec G3, goniec B7 zaokładam i goniec C7 na tego pionka. Tu skoczek nie ruszy. Dobra, tak zrobimy. Ograniczymy opcję dla czarnego na skrzydle hetmańskim. To jest pierwszy mój plan, pierwszy taki przyczółek, powiedzmy. I za chwilę zagram goniec G3. Moi drodzy, i to są szachy, teraz jak sobie gramy, dosyć poważne, bo tutaj nie ma jakiegoś podstawiania szybko. Tutaj trzeba kombinować i małymi łyżeczkami próbować budować przewagę. No to nie jest takie proste, ale postaram się tutaj tłumaczyć jak tylko najmocniej potrafię. Król F8. Dobre podejście, moi drodzy. Bardzo dobre podejście czarnych. Król idzie do centrum i wtedy będzie mógł zagrać gońcem. No dobrze, ja muszę tutaj poszukać kolejnej opcji. Myślę nad E4 i nad E5, tylko że ten pionek, czy on zrobi mi jakąś tutaj karierę dobrą? To jest pytanie. Skoczka bym się chętnie pozbył. Mogę to zrobić w ten sposób. Bicie, bicie, żeby zagrać potem tam, ale to też nie do końca mi się podoba. Za dużo jak wymieni, to też wymienię, to też nie będzie to dobre raczej. No dobrze, i to jest taki dobry moment na poważne zastanowienie się, jaki mam plan. Myślę nad goniec G3, żeby może go tędy wstawić. Albo goniec G3, skoczek E5. To może mieć więcej sensu. On wstawi gońca tu, jak będzie już król na E8. No właśnie, czy to będzie takie dobre? Tego nie wiem do końca, moi drodzy. A przeciwnik stawia bardzo poważny opór i dobrze. No bo na przykład H3, G4 to jakoś tak średnio mi się podoba. Żadnych słabości u czarnych. Jeszcze coś takiego mi chodzi po głowie, żeby odbić pionkiem i zagrać tak. Ale to też się bardzo uprości pozycja. Dobra, schodzimy gońcem na G3. Zakładam, że to związanie już tutaj nie zdaje egzaminu, więc wstawię gońca po prostu na diagonale, dosyć, mam nadzieję, aktywnie. On teraz już może zagrać goniec D7. Podszedł jednak królem, czyli konsekwentnie. Taki plan mi się tutaj podoba, typu A5, skoczek A4, tylko że on zbije, zaatakuje mi gońca, więc nie mogę tego zrobić od razu. Może ruch E5? E5. E4, E5, przepraszam. E4, E5. Zblokuje gońca. Się trochę nie podoba. Wiem, co zrobimy. Skoczek D. Przerzucę skoczka na pole E4. I będę chciał tym skoczkiem wjechać na pole D6. Zaplanuję tu sobie grę z paru gońców. Chociaż już widzę pewne niebezpieczeństwo w postaci goniec D7. Jeżeli tutaj wymienię, to mi skoczek A4 zagra i będzie mi atakował pionka i gońca jednocześnie. To może być niebezpieczne i pewnie tak pójdzie. Więc może w tej sytuacji po prostu wycofam też gońca sobie na... B1, ale
Skoczek B4 ma dobre pole. No to jest konsekwencja tego też, że A4 nastąpiło. Inna rzecz jeszcze mi świta. Czy się mogę skoczkiem na B3 się przerzucić? I ograniczyć tutaj te pole A5. B6. I to jest to. To jest to, czyli przeciwnik też wykonuje ruchy. I czasami te ruchy są dla nas dobre. Skoczek E4, jednak idę z tym swoim planem, żeby zagrać na D6. Czyli szukam przyczółku w obozie przeciwnika. Oczywiście po wymianie będę chciał zagrać tam. Ja myślę, że on nie zagrał dobrze, tak super dobrze, dlatego że jak już szedł królem w tę stronę, to po to, żeby gońce na D7 wstawić. Jest wymiana. I już moje figury, dwie figury, mają opcję wejścia na D6. Oczywiście, ja tam jeszcze nic jakiegoś wielkiego nie zrobię, ale po takim zagraniu może wieża D6 nawet. Tu się trzeba poważnie zastanowić. Ok, mam już pewien pomysł. Skoczek D6. Jeżeli wybije, ja wybiję gońcem, będę groził goniec na C7. Wieża C8 według mnie on powinien zagrać. No, mam parę gońców, będę próbować tę końcówkę po prostu męczyć, ale nie zagrał. Jest tutaj goniec C7 i chyba w tym momencie zdobywam pionka, jak się nie mylę. Pionek B6 chyba będzie zdobyty. Zobaczcie, jaka minimalna tutaj przewaga. Ten minimalny plan, taki mikro-mikro, zrodził się ze zdobyciem pionka i dalej trzeba będzie jeszcze oczywiście walczyć, ale już teraz faktycznie czarne mają problem. Ta wieża D8, tutaj tak jak cofnę, to taki ruch narzucający się, wieża C8 było lepsze. No dobrze, jest skoczek na A5 i teraz tak, jak zagram tu, to on mi zagra tu. Myślę, że koń... Aha, tutaj wisi pionek, chwila. Krzysztof, wracasz na F1, bronisz tego pionka. A dopiero teraz też to dostrzegłem. Teraz goniec, jak zagra tutaj, to mam bicie. Jestem szybszy. Ok. Gońce w tej otwartej końcówce tutaj myślę, że są po prostu lepsze. Zbijam. Skoczek wrócił. Pełna zgoda. No i teraz co? Będzie groził taki ruch, taki. Tu się wszystko trzyma. Myślę, że po prostu F3. Ograniczymy gońca, żeby goniec miał swobodę. Mogę za chwilę podejść królem. Może goniec C5. Zaraz, teraz ten skoczek gdzie może wskoczyć? No nigdzie. Więc gramy sobie królem do środka. Też jest taka ciekawa opcja jak goniec D4, żeby tego skoczka atakować. Tutaj też A5 czasami można zagrać, przytwierdzić tego skoczka. No tutaj oczywiście podchodzę królem jak najwyżej. Dokładnie. Goniec D4 wydaje mi się, że jest dobrym ruchem. Po biciu będę miał, myślę, że bardzo swobodną końcówkę. I myślę, że tutaj ograniczenie dalej figur E4, bo on zagra E5 prawdopodobnie. Ja cofnę gońca. Moje gońce tutaj jak brzytwy będą grały. No i goniec E3 na spokojnie, bez większego namysłu. Skoczek nie może za bardzo pograć. Ja myślę, że wykorzystam teraz przewagę pionków na skrzydle, więc podciągnę pionka B4 i niekoniecznie tutaj mogę zagrać. Zagram tak i postraszę skoczka. Czasami jak skoczek odejdzie, to ja będę penetrował sobie te pionki z tyłu przeciwnika. Jeszcze taki ruch patrzę, to bicie i nawet i bicie po prostu, tak? I prawdopodobnie to wygrywa. Szachy i kawka, moi drodzy. Bardzo dobre połączenie. Skoczek B7. No to już tutaj chyba przeciwnik odpłynął. Nie zauważył gońca na F8. Jest tak w szachach, że jak zdobywamy przewagę. Mikro, mikro, potem jest jakiś pion więcej, to już przeciwnik zaczyna się gubić. I tutaj nie muszę się nigdzie śpieszyć. Wracam. Myślę, że z powrotem. Dwa pionki więcej, już można zagrać H4 i próbować wyrobić kolejnego wolniaka. Zagram te H4, dlatego że nie wpuszczę skoczka tutaj. Czyli staram się ograniczać figury, moi drodzy. Też w ekspercie o tym powtarzam, żeby ograniczać przeciwnika figury. Dobra, goniec C4, tu już konkretnie polecimy na skoczka. Jeżeli skoczek D6, to myślę, że wymiana wygrywa. Mogę też dać szacha. Tutaj powinno się wszystko już zgadzać.
Końcówki to jest bardzo ważny element w szachach, bo jeżeli ogarniamy końcówki i nie boimy się grać gry końcowej, to w debiucie możemy sobie pozwolić na wymiany, które nam pasują i przejść do końcówki. W ogóle niektórzy szachiści bardzo lubią grać końcówki i starają się na przykład wymieniać hetmany już na samym początku. Tutaj mogę dać darmowego szacha, bo zawsze mogę wymienić, zastanowić co dalej. A, myślę, że tak, to jest wygrana. Tutaj, tutaj i tutaj. I H4 też fajnie zatrzymało pionka. Więc wracając do końcówek, no to to jest naprawdę bardzo ciekawy element. Myślę, że końcówki mogły być taką kwintesencją szachową troszeczkę. Może przesadzam, może nie. Tu chyba wygrywam, ale zbiję pionka. Zbiję po prostu. Też jest wygrana. Już jest bardzo dużo przewagi w pionach. A myślę, że nawet goniec D5. Mogę sobie nawet na to pozwolić. Moi drodzy, nie dałem mata w jednym ruchu, co nie? Na D8 w tej sytuacji. Nie dałem mata w jednym ruchu, co za wstyd. No po prostu wstyd. Muszę zamatować. O rety, gram jak zbiję jeszcze tego gońca, wiecie co? Oj, okej. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą grę. Mata w jednym nie dałem. Przeciwnik gra do końca. Odcinka. Odcinka z tej strony. Odcinka tutaj. Ok, lecimy dalej. Znowu białe. I gram z Polakiem. Witam serdecznie, Dusiu. Dusiu. Nie znam gościa, ale wygląda groźnie. D5. I zobaczcie, znowu mamy gambit hetmański. Zobaczymy, jak w ten sposób sobie tutaj czarne pograją. Jest ruch A6. Taki ruch się zagrywa często. Okej, ja podejdę troszkę ostrzej do pozycji. Pozwolę przeciwnikowi zbić na C4. Będę chciał zbudować centrum. Goniec G5. Jeżeli bicie, to bicie. Prawdopodobnie jest to wariant jeden z wielu. Okej, tutaj po prostu zagramy sobie E3. Wielkiej filozofii w gambicie hetmańskim nie ma. Okej, jest bicie. I teraz tak, jak zagrałem E3, to ciężko zagrać E4. B5 będzie możliwe, więc w tej sytuacji spróbuję przeciwnika ograniczyć. Może zagrać znowu A4, ale myślę, że nie. Myślę, że po prostu zbijemy na C4. Jest B5 oczywiście. I goniec E2. To posunięcie się bardzo często przydaje do tego, żeby tego skoczka tutaj ładnie bronić. Przeciwnik będzie chciał dojść do ruchu C5. To jest sprawa oczywista. No dobrze. No i trzeba coś tutaj pokombinować. Jeżeli A3, to on zagra mi C5. Będzie tutaj bardzo mocno chciał to rozdmuchać z tej strony. Zastanawiam się nad hetman B3, ale to mi się za bardzo nie podoba. B4 chodzi mi po głowie, a to jest chyba sztuczne posunięcie po takim ruchu hetman B3. Zbije, zbije. Mam wtedy mniej, ale gońca. Czwarta linia, może B4 w ogóle na zaskoczenie? Bicie, bicie, a po prostu może odejść też i mieć pionka więcej. Potem zagram tu, tu. Nie, to nie może być dobre. Potem tak jednak. C5, tu. Nie, to nie może być dobre. To nie może być dobre białymi. No dobra, wieża C1. Wieża C1. Wstawmy figurę na wolną linię. Przeciwnik C5 prawdopodobnie albo roszada.
Ok, jest na początek roszada. Myślę, że hetman C2 z opcją bierze D1. Oczywiście C5. Napotkamy na ten ruch na pewno. Ten ruch będzie na pewno zagrany. Tutaj trzeba się na to posunięcie oczywiście przygotować. Po prostu wstawiam sobie wieżę na linię C i na linię D. Na spokojnie. Wieża C8. No to wieża D1. C5 już tak jest zagrać troszkę trudniej ze względu na rentgen z hetmanem, ale myślę, że C5 i tak jest dobrym ruchem, bo jak bicie, to goniec spija. Potem mogę spróbować też zagrać tak i tutaj męczyć. A właśnie, to może nie być takie oczywiste. Wiecie co? Zaczyna mi się pozycja już bardzo podobać. Przeciwnik C5 powinien zagrać chyba wcześniej. Jeszcze tak myślę, nad tym ruchem przepchanie nie ma sensu. C5 bicie, nawet wieżą w sumie można zbić. No, można. Wtedy odejdę tym hetmanem na B3 albo na B1. Zobaczymy jeszcze. B3 to też takie ciekawe ruchy jak skoczek A4 grożą albo A4 w ogóle. Będziemy potem spoglądać sobie na gońca B7. No, ciekawe, jak się tutaj przeciwnik zachowa. Na pewno rozważa przeciwnik posunięcie C5, ale zapewne ma pewnego rodzaju obawy. Jest C5. Tu oczywiście wybijam, otwieram wieżę. Dosyć szybko i pewnie zagrywam. Wieża C5, tak jak mówiłem, ładnie sobie to przemyślał. Tutaj grozi bicie skoczka i wzięcie figury. To jest dosyć niebezpieczna sprawa. Aha, tutaj grozi. Czy ja coś przeoczyłem? Ja muszę zbić tu. Bo inaczej stracę figurę. Muszę zbić na F6. Inaczej stracę figurę, to jednak ja nie doceniłem tutaj przeciwnika za bardzo. On zbije tym. Hetman D2. Nie chcę takich szybkich wymian. Śmiem twierdzić, że czarne mają bardzo dobrą grę. Znaczy tak, krzywdy białe też nie mają, ale. Ale. Co ja tutaj, gdzie ja błędy jakieś popełniłem, że tak jakoś to dziwnie stanęło? Bardzo dziwnie. Myślę, że po prostu hetman B3 zagramy. Zejdę z tego związania, zejdę z tego ruchu B4. Tutaj oczywiście naciskam, ale ten nacisk nie jest jakiś wybitny. Moim następnym planem będzie zagranie po prostu A4 i podważenie tego pionka, spróbowanie zdobycie tego pionka. No niestety musiałem gońca oddać ze skoczka. Tutaj jednak bicie wieżą było bardzo ładne. Tu muszę pochwalić mojego przeciwnika. Co tutaj jest rozważane? Może bicie jest nawet rozważane. A, nie jest. Ok, hetman C8. Ruch A4 jest możliwy. Czy na pewno? Czy zagrać A3? Bo tutaj widzę, że bardzo mocno napiera przeciwnik. Może wieża D2, wieża. Ale tu mi zbije. Zagrajmy skoczek D4 do centrum. Będę groził jakimiś tutaj już pułapeczkami, chociaż to jeszcze nie grozi, bo po wybiciu jest bicie. Wieża F7 i tu nie mam zbicia. Ale niech już się przeciwnik martwi. Muszę zwracać uwagę na B4. No, oczywiście tutaj skoczek D4 jest po to, żeby zasłonić gońca.
Ciekawie, ciekawie się porobiło, ciekawie. Może jakaś wieża G5 w ogóle szalona. No zawsze mam oczywiście wtedy G3. Goniec F1, ale raczej G3. Wieża G5 się raczej nie wygląda naturalnie. Wieża G5 to w ogóle chyba jakiś skoczek na E4. Tak przy okazji, więc nie można tam zagrać wieżą na G5. No ale na pewno przeciwnik się będzie zastanawiał. Pan C8, podobał mi się ten ruch. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ładnie grają czarne w debiucie. Co tam, panie Dusiu, kombinujesz? Zapewne chciałoby się B4, ale już nie można. Parę gońców po twojej stronie. No, okej. Może jakiś tego typu ruch skoczek na E5, czyli scentralizować figury. Ja myślę, że nawet na spokojnie mogę tu spróbować zagrać A3, żeby nie było ruchu B4. No dzisiaj, powiem wam, partie niełatwe mamy w speedrunie. Sporo kombinowania, poziom coraz wyższy. Zawodnicy grają, dobrze grają. Albo ja gram słabo. No tak, czasami po prostu są poprzedni, ale speedrunujemy, uczymy się, to ma na celu właśnie naukę. No cóż, zobaczcie, jest gra środkowa, trzeba kombinować. I co dalej? Co dalej, proszę pana? Hetman A8. Ma on ochotę tutaj mi zbić. Dobrze, więc myślę, że goniec F1 będzie ruchem dobrym, dlatego że bronimy od razu. A jeżeli na przykład wieża zagra teraz na G5, to mam G3 i nie ma takiej opcji matowej jak goniec H1, bo goniec broni już na G2, to tak sobie to rozumuję. Ale moment, teraz za szybko zagrałem. Może taki ruch wchodził. Ale nie, jednak chyba tak teraz jak się dłużej zastanawiam troszeczkę, to goniec F1 chyba jest lepsze. Tutaj grozi teraz zbicie. Grozi. Ciekawe, czy przeciwnik to dostrzeże. Tutaj. Powiem wam, że teraz bardzo poważnie muszę się zastanowić. Bo jak zbiję tu, on tu, ja tu, on odejdzie, ja zbiję tu, to on mi trzaśnie tu. Nie, G3. Muszę zagrać G3, nie mam wyjścia. Tutaj skoczek na C5 teraz ma bardzo ładne posunięcie. Tam na pewno jakiś ruch F4 może był ciekawy. No dużo opcji jest ciekawych. Przede wszystkim w prosty sposób staram się uciec od gróźb. Przeciwnik bardzo próbuje mnie zaatakować. Czasem trzeba właśnie pamiętać, że na przykład jak czegoś nie widzę na szachownicy, a nie ma jakichś konkretnych planów, to pamiętajmy, że przeciwnik też robi ruchy. I tutaj on coś kombinuje, stara się mnie tutaj straszyć. W sumie słusznie. Mój hetman teraz musi zejść na jakąś pasywniejszą pozycję, ale może tak. Ja no myślę, że hetman C2. Hetman C2 cały czas. Niby stoję w miejscu, ale to już troszeczkę. Ta pozycja troszeczkę się już zmienia. B4 będę chciał zagrać. Przeciwnik pewnie wieża C8. Czasu jest coraz mniej. Może taki ruch jak skoczek E4. Tutaj trzeba podkulić ogon i starać się też obiektywnie spojrzeć na pozycję, że to nie jest wygrana białych. Nawet można powiedzieć, że może czarne mają lepszą pozycję. Więc też zwracamy uwagę na czas. Czas to też jest element gry, bardzo ważna kwestia. Ale twardo stoimy przy swoim. Goniec białopolowy, pionki na czarnych polach, to się dobrze komponuje. Gorzej, jakby hetman z gońcem się zamienił na miejsca, to bym miał tutaj poważne problemy, ale to jeszcze nie nastąpi tak prędko. Tak, jest wieża C8. Tego ruchu się spodziewałem. Takie posunięcie, tak dostanę. Odejdę i się wszystko powymienia, co? Gramy B4. Już przynajmniej wieża na C5 nie wróci. To też jest atut. Skoczek na E4. Zastanawiam się nawet nad biciem. Bicie z szachem.
Tutaj, tutaj. To też może być dosyć ciekawy układ. Nie wiem, czy wystarczający. A, no to zagrał inaczej, to już nie mam tego dylematu. Więc w tej sytuacji po prostu muszę zagrać tak. Tak po prostu, zejść. No i po wybiciu będą wymianki. Wieżę na G5 uważam, teraz będzie trochę zagubiona i mogę mieć tutaj atut w postaci właśnie swoich figur. Gambit hetmański jest takim ciekawym debiutem, dlatego że on uczy. A tu nie mogę teraz. On przede wszystkim uczy, moi drodzy, fajnego myślenia strategicznego, kombinowania, pozycyjnej gry. Ja wiem, że dla niektórych to się może wydać nudne, ale wierzcie mi, jak opanujecie ten schemat, ten plan myślenia, takiego, tu oczywiście grożę też zbiciem wieży, takiego myślenia pozycyjnego, to będziecie silnymi szachistami. Gwarantuję wam to. I zachęcam też do Gambitu Hetmańskiego oczywiście, bo to jest fajny debiut. Grał go Akiba Rubinstein, tu oczywiście wymieniam i dzięki temu zepsułem pionki i mam bardzo fajny ruch wieża C5. Nie chcę teraz w tym momencie oczywiście wymieniać, tylko tutaj wyprostować pionki. Już śmiało stwierdzam, że moja pozycja jest lepsza. Te pionki są słabe, ja mam pionki na czarnych polach i dlatego pozycyjnie udało mi się przeciwnika trochę oszukać, aczkolwiek przeciwnik może sam się troszkę osłabił. Ale to właśnie na tym szachy polegają. Wieża C5. No i tutaj po prostu jest groźba. Okej, dobra, wszystko rozumiem. Zastanawiam się, czy tą wieżę nie gonić. Może takim ruchem. Ale może nie ma takiej potrzeby. Niech będzie wieża C1. I teraz pytanie, czy nie tym? Myślę, że tym pionkiem. Mata nie ma. Będę chciał pewnie tam zaraz próbować grać. Okej. Okay. Może Hetman D3? Myślę, że Hetman D3. Prosta rzecz. Dlatego, że chcę wziąć pionka na A6. No myślę, że to jest dosyć łatwe już teraz zagranie. No, wymiany są jak najbardziej korzystne dla białych. Pionek idzie do góry. Sposób bardzo prosty. No jest wygrana. I pozycyjnie tu się przeciwnika udało ograć. Moi drodzy, no cóż, dziękuję Ci Dusiu za grę. Fajnie zagrać z Polakiem w speedrunie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że partie Was nie znudziły. Że partie były wartościowe, szkoleniowo dla Was. No i cóż, widzimy się w kolejnych speedrunach. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.